Myślę tylko, żeby nie przeciekało. Tak samo tutaj. Ale ona się kurczy, lol. Bismuth crystals. Hello guys, today we'll be making bismuth crystals. But safety is number one priority. Oh, wow! Siema, siema, halo. Nie wylewaj się. Już. Lol, ale tego dużo jest. Jezu. Ona jest tu. Ale fajnie jest. Cześć. Sprawy mają się tak. Nie wyszło. Mamy dowody, proszę, asystencie. A więc tak, to były nasze poglądowe balony. Kolega, kupmy tańsze balony, żeby zrobić jak najtaniej. Cześć. Siema. To jest jeden z dowodów na to, że częściowo nam wyszedł eksperyment, ponieważ to jest, jak możecie się domyśleć, z powietrzem wdychanym, a to jest z wodorem, czyli o wiele szybciej wyciekło, co świadczy o tym, że ten gaz jest o wiele lżejszy. Niesamowite. Ale nikogo to nie obchodzi, bo to nie działa. Kolejne przykłady było na to, że wybuchało, paliło się i było szczeknięcie. Tak. No i ta reakcja w ogóle zachodziła. Czemu nam nie wyszło? Punkt numer jeden. Aluminium, którego używaliśmy, było zbyt niskiej jakości. Co jest wątpliwe dosyć dla mnie. Więc druga opcja jest taka, że wodorotlenek sodu, czyli ten kret, którego używaliśmy, był po prostu zbyt nieczysty, bo był pip, ale tego też nie wiem. Trzecia opcja jest taka, że wlewaliśmy za dużo wody. Czwarta opcja jest taka, że zachodziły jakieś reakcje z plastikiem i z tym szkłem, ale to jest najmniej prawdopodobne. Wydaje mi się najbardziej prawdopodobne z tym kretem właśnie, ale kto to wie. Kolejnym dowodem jest to, że tu nie dam rady wam pokazać, nie ma szans, ale tu w środku jest woda, troszeczkę wody. Zawsze podczas takiej reakcji skrapla się... O, czekaj, może słuchaj. O, słuchaj. O, i tutaj widać, nie wiem czy to widać na kamerze, bardzo wątpliwe, ale tutaj jest takie, no i to jest słychać wodę. Więc to jest kolejny dowód na to, że eksperyment częściowo się udał. Nie uzyskaliśmy naszego chcianego efektu, czyli że balon poleci do góry, no i że będziemy mogli przeprowadzić wiele innych eksperymentów z wodorem, bo wodór jest bardzo fajnym pierwiastkiem. Jak wiecie, jest najlżejszy. Czyli lżejszy od helu, można go wdychać nawet bardziej na luzie niż hel, bo jest bardziej organiczny i tak dalej, i tak dalej. Więc właśnie sprawy mają się tak, że nie mamy pojęcia, znaczy w sumie mamy pomysł, w czym schrzaniliśmy. Podczas tych eksperymentów miałem jedną dosyć nieciekawą przygodę, ponieważ gdy pompowaliśmy ten balon, ja go wziąłem i chciałem jak najszybciej zawiązać, żeby jak najmniej uciekło. No i przy okazji dotknąłem tego zębami. Tutaj była możliwość, że było trochę wodorotlenku sodu i miałem sparzony język. I to było, no, bardzo bolesne. Byłem na siebie strasznie zły, strasznie. No, ale już jest lepiej. Właśnie po kilku dniach to nagrywam, bo musiałem trochę wydobrzeć. Z uwagi na ten niefortunny wypadek i też inne wypadki podczas innych eksperymentów, których wam nie pokazywaliśmy, więc w przyszłym tygodniu albo pojawi się coś zupełnie innego. Zupełnie innego, czytaj. Eksperyment niechemiczny, czyli w sumie dla was nic innego, dla mnie. No i spodziewajcie się na dniach też
nie na dniach, ale na przykład w tym miesiącu jeszcze Funny Moments. O! Funny Moments! Rezim Moments. Funny Moments! Bozi and Kokosik. Funny Moments! No, także wyjem za tydzień będzie spokojnie. I wystartujemy z kompletnie nową serią. Mam nadzieję, że wam się spodoba. W sumie jestem praktycznie tego pewien, bo ludziom się podobają takie... Nawet mi się to podoba, więc to musi być fajne. Nie, ale tak serio. Będzie fajnie. Bardzo was przepraszam, że nie wyszło. Za jakiś czas wrócimy z częścią drugą tego, kiedy zrobimy ten eksperyment już poprawnie. Inaczej tego nie wstawię już na YouTube'a. No, ale ten... No, mam nadzieję, że rozumiecie to, że to nie było zależne od nas. Mamy nadzieję, że mieliście i tak fajny odcinek. Przyjemne do oglądania. A poza tym trzymajcie się i widzimy się za tydzień! Hello.